kiedy będziesz już w treningu, jedząc sobie to obejrzeć. Ty zbyt wiele mięsa w nim, dobie tu masz. Jan Szurmiej to jest przede wszystkim mistrz świata spektakli, jeżeli chodzi o spektakle muzyczne, i tu będzie nie inaczej, będzie, już realizuje od dłuższego czasu, musical Siostrunie. No ten spektakl dotyczy takiej nietypowej grupy, która nie pojawia się w teatrze, bo zdradzając jakby literę libretta. Musical o siostrach zakonnych, które, szalonych siostrach zakonnych, które tańczą, śpiewają, jeżdżą na rolkach. Jest miasto Hoboken w Stanach Zjednoczonych, to jest w dzielnicy jakby New Jersey przy Nowym Jorku, i tam stała się taka nietypowa rzecz, że siostra, która ugotowała zupę grzybową na grzybkach, okazało się, że one były trujące i 50 parę zakonnic zmarło z tego powodu. Potruła większą część zakonu. Około 60 sióstr zdołano pochować, zabrakło pieniędzy na godny pochówek pozostałych 10, więc wpakowano ciała do lodówek. I te siostry szukają miejsca, żeby zebrać pieniądze, w związku z tym wpadają na pomysł, że one wypożyczą salę teatralną, w której każda z tych sióstr pozostałych to, co umie zaśpiewać, to, co umie zatańczyć, wyartykułuje to na scenie w sposób jakby żartobliwy. Siostry ruszyły w świat, żeby zdobywać pieniądze swoim kapitalnym show, które przygotowały tak, jak umiały. Jedna tańczy, druga śpiewa, trzecia recytuje i tak dalej. Z dużym przymrużeniem oka zagramy musical Siostrunie, to jest jeden z hitów na Broadwayu. Mam nadzieję, że u nas odpukuje, to też będzie hit. Spektakl, no, staramy się zrobić, żeby on był ciepły, żeby on opowiadał o naturze ludzkiej duszy, to, co człowiek ma w sercu. Są tam i małe konflikty, są małe zazdrości, jak to zwykle bywa. Oczywiście z dużym przymrużeniem oka, nikt tutaj ani sióstr zakonnych, ani kościoła w żaden sposób nie dotyka, wręcz przeciwnie. To wszystko przemienia się w opowieść taką, która niezależnie od wiary, od wyznania, jeżeli człowiek jest dobry, potrafi kochać innych ludzi, to nawet jeżeli nie jest w zakonie, to niesie jakąś taką małą iskierkę Bożą, na którą Pan Bóg z góry patrzy z uśmiechem, że ci ludzie, niezależnie właśnie, tak jak powiedziałem, od wiary, są dla siebie przyjaźni, i ten spektakl ma tego uczyć. Z dużą przyjaźnią, z dużym poczuciem humoru, z dużą dozą autoironii podchodzimy do tego tematu. Myślę, że to będzie bardzo śmieszne, bardzo zabawne, bardzo dowcipne, bardzo, bardzo muzyczne i bardzo roztańczone, jak to u Jana Szurmieja, przedstawienie. Już się nie mogę doczekać premiery. Aż przyszedł dzień kolacji, co zburzyła spokój nasz. Dla wielu z nas to apetyt znaczyło bożła. Poszło tak, że w czasie życie trzeba było zdobyć grosz. Wyskazły tysiąc przyczyn, móc
upadku i szczątce naszej było raczej strach, lecz mi w oczy zajrzał już patrzący. Gram matkę przełożoną. Jak będzie wyglądała do końca, jeszcze nie wiem, ponieważ jesteśmy w trakcie prób. Jestem opiekunką sióstr. Wczuwam się w te role, staramy się zaprzyjaźnić ze sobą. Jesteśmy, myślę, zaprzyjaźnione ze sobą, wszystkie siostrzyczki. Zwracam się do moich podopiecznych, koleżanek nawet, per siostrzyczki i staram się nimi opiekować jako asystent nawet tego w tym spektaklu, asystent reżysera. No i myślę, że te nasze relacje są bardzo, bardzo sympatyczne i takie powinny być też na scenie, to znaczy między nami, siostrzyczkami, bardzo ciepłe, pomimo tego, że jestem taką niby matką przełożoną, siostry gdzieś na boku różne wytykają mi różne wady, ale jesteśmy, myślę, że się bardzo lubimy, bardzo się kochamy. Musical jest wyzwaniem, myślę, dla każdego teatru dramatycznego i dla nas tutaj też, ponieważ nie jest to teatr typowo muzyczny, a wiadomo, jak musicale to jest repertuar taki dla, oczywiście najczęściej musicale są grane w teatrach muzycznych, właściwie prawie tylko i wyłącznie. Przypadki, zdarzają się takie sytuacje, kiedy jest w teatrach tak zwanych dramatycznych, dlatego no jest to wyzwanie dla aktorów ogromne, dla nas wszystkich tutaj, dlatego jak wiadomo w musicalu jest dużo utworów do śpiewania, jest dużo choreografii. Także to jest coś, co jest nam może nie tyle obce, ale nie często się z tym spotykamy. Musical jest to specyficzna forma, dosyć trudna, wymagająca po prostu innego rodzaju umiejętności od aktora. Mamy nadzieję, że jeżeli praca będzie się posuwała tak jak do tej pory, jestem bardzo zadowolony z aktorek, które tu zostały wyłonione na przesłuchaniu, bo ja nie znałem zespołu. Zostało wybranych 5 aktorek tutejszego teatru i doszły do nas 3 młode aktorki, które kończą w tej chwili szkołę. Także powstała grupa dosyć duża, bo Siostrunie to jest musical kameralny na 5 kobiet, a tutaj wpadliśmy na taki pomysł, żeby połączyć siły i zrobić trochę większą obsadę, ale wymiennie, że jeżeli ktoś gra dzisiaj główne role w obsadzie, to nazajutrz ta druga linia, jak to się mówi, wchodzi na pierwszoplanowe role, a ta, która grała główne role wczoraj, gra dzisiaj epizody, robi choreografię i wszystkie takie rzeczy, które wymyślamy, projektujemy, bawimy się tym, także tak bardzo miło tu się spędza czas, jestem zadowolony. To najnowsze z gymnastyki i film, już więcej nam do szczęścia trzeba iść. To co? Tam, tam, tu i tu, a! Drive in!